Witajcie ziemianie, z tej strony Marcin Staniszewski w kolejnej odsłonie małego modularza. Dziś zajmiemy się fantastycznym modułem, który nie dość, że wygląda przepięknie i oryginalnie. Jak widzicie, jest wykonany ze sklejki, z drewna. To jeszcze jest autorstwa naszych czeskich braci, którzy jak wiadomo charakteryzują się nieograniczoną fantazją. Więc równie fantazyjne co wygląd są możliwości tego modułu, a właściwie dwóch modułów. Jak słyszycie już w tej chwili, bardzo zabawne sytuacje. Będę omawiał nie jeden moduł, a dwa moduły, ponieważ modułem, który omawiam, jest moduł Grandpa, ale jest on również, jak widzicie, wyposażony tutaj w rozszerzenie moduł SPA, o którym za chwilkę. Zacznijmy więc od podstaw. Czym jest Grandpa? Grandpa jest odtwarzaczem sampli, próbek, zapisywanych, jak tu widzicie, na karcie microSD. Ważne, wszystkie sample, które tu wgrywamy, muszą mieć odpowiednie nazewnictwo. Instrukcje, jak nazywać te sample, znajdziecie na stronie firmy Bastl. Wkładamy taką kartę i do dyspozycji mamy dwa kanały, które można triggerować, albo tutaj widzicie guzikami trigger A i B, cyk, albo można triggerować je z poziomu dwóch wejść trigger in poniżej. Bardzo proste. Do manipulacji samplami mamy dwa pokrętła, górne i dolne, a parametry, które te pokrętła obsługują, zmieniamy tutaj przyciskiem w górnym lewym rogu, tak zwany przycisk Page. Jak widzicie, zmienia się kolor diody. Kolor diody sygnalizuje nam, na jakiej obecnie stronie jesteśmy. Wydaje to się oczywiście dość skomplikowane i pewnie powiecie, że nieintuicyjne, ale naprawdę, umówmy się, jeżeli pamiętacie swoje nazwisko, wiecie, gdzie w domu się załatwiać i potraficie zrobić sobie herbatę, to naprawdę jesteście w stanie ogarnąć ten system. Zacznijmy od pierwszej strony, najbardziej spektakularnej. Wciskamy trigger i tutaj mamy częstotliwość sampla oraz parametr crash. Może troszkę zgłośnie, co wy na to? Proszę bardzo. O, jeszcze raz. Crash, czyli bardzo smoliste, rozpaprane, całkowicie rozgrzebane cyfrowo brzmienie. Kolejna strona, którą zmieniamy wspomnianym wcześniej guzikiem, to jest strona poświęcona ziarnu. U góry mamy rozmiar ziarna, a na dole mamy pozycję, w której ziarno się znajduje w samplu. Kolejna strona, strona niebieska, to jest zwykła obwiednia attack i release. Ważne, czasami te pokrętła od razu nie łapią z tej prostej przyczyny, że to nie są enkodery, więc one nie pamiętają, nie są w stanie pamiętać ostatniej pozycji. Czasami, żeby dany parametr załapał, trzeba przekręcić w prawo bądź w lewo, żeby on odnalazł, że tak powiem, się w tej odpowiedniej pozycji. Także jak słyszycie, na przykład atak może być dłuższy, przytrzymamy, o, i dopiero teraz się odzywa, albo natychmiastowy release, krótki, w pozycji ekstremalnej w prawo zyskujemy funkcję hold, czyli sample jest trzymany, można powiedzieć, jest zamrażany, czyli bez końca. Kolejna strona, strona biała, to jest strona, w której określamy start i koniec próbki. Czyli tak jak normalnie w komputerze możecie sobie ustalić, w którym miejscu zaczyna się odpalanie tego sampla, a w którym się kończy. I wracamy później do czerwonej strony, czyli znowu parametr crash i sample rate. Bardzo proste. Ważna sprawa. Przycisk function ma kilka funkcji w zależności od tego,
z jaką kombinacją innych guzików go użyjemy. I teraz tak. Możemy na przykład zalupować pętlę. Czynimy to w ten sposób, że wciskamy function i przycisk page u góry. I jak widzicie, zaświeciła się tutaj ta dioda, co oznacza, że funkcja loop została uruchomiona. Wciskając ponownie, wyłączamy funkcję loop i już jej nie ma. Wciskając function i page up na skos, że tak powiem, uruchamiamy funkcję grain sync. To znaczy, że ziarno wyzwalane jest tylko wtedy, kiedy na w gnieździe trigger in pojawi się jakiś sygnał. Zilustrujmy to przykładowym patchem. Odpalam więc Triggermana, nasz ulubiony moduł. O, proszę bardzo. I w tej chwili uruchamiam bądź dezaktywuję trigger sync. Bardzo proste. Ok. Lecąc dalej. Presety. Zapisywanie presetów, czyli function plus page down. Zapisujemy preset. Presetów może być 35 i preset stanowi zapisane ustawienia obydwu sampli, czyli kanału A i B. Presety zmieniamy z kolei w ten sposób, że trzymamy guzik page i wciskamy page down, page up. Jak widzicie, teraz zmienia się skład. O, mamy inne sample na kanale A i kanale B. Ale wróćmy do naszych ulubionych sampli fortepianu. Bardzo ciekawie rozwiązano również kwestię wyjścia CV in. Pozwólcie, że w tej chwili podłączę tutaj proste LFO do tego wejścia. I teraz możemy przypisać dowolny parametr do tego wyjścia w prosty sposób. To znaczy, jeżeli na przykład chcemy, żeby LFO, które w tej chwili podłączyłem, kontrolowało na przykład crash, przechodzimy na stronę crash, wciskamy function i przekręcamy pokrętło crash. I w tej chwili, jak odpalę tego sampla, o, jak teraz słychać? Lepiej. O, dokładnie. Widzicie? Bardzo proste. Teraz na przykład chciałbym to przyporządkować do pokrętła sample rate. Robię to samo. Function. Przekręcam górne pokrętło i odpalamy. OK. I teraz dzięki modułowi SPA Grandpa zyskuje znacznie więcej funkcji. Przede wszystkim strona zielona, czyli grain, dostaje dwa pokrętła. Grain size i grain speed niezależne, razem z niezależnymi wejściami CV do tych właśnie pokręteł. Ważne, napięcie, które pojawia się na tych gniazdach, jest relatywnie dodawane do wartości, jaką ustawimy na pokrętłach. Dostajemy też gniazdo grain sync, czyli odpalanie ziarna poprzez trigger, tak jak było to pokazane wcześniej w opcji function plus page up. Może upichcimy teraz jakiś prosty patch, żeby pokazać wam, jak to działa w całości, bo wbrew pozorom nie jest to wcale tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Triggerman odpalamy drugiego sampla. Proszę bardzo. OK. Ustalamy brzmienie, o które nam chodzi. Grain size na grandpa. Załóżmy teraz, że chciałbym go odpalać jakimś ciekawym patternem, więc aplikuję do gniazda grain sync. OK. Tu są jeszcze dwa pokrętła, o których nie mówiłem. One mogą działać zarówno jako start i koniec próbki, czyli biała strona tutaj. W tym wypadku musimy przełączyć wtyczek w górę. Albo mogą działać jako attack i release, czyli obwiednia, w momencie kiedy przełączymy nasz pstryczek w dół. Tutaj dla potrzeb prezentacji, żeby było ciekawiej, niebanalnie, przełączymy go w górę, czyli start i koniec sampla,
Oczywiście obydwa z tych pokręteł mają też swoje wejścia tutaj. Czyli można je w jakiś sposób rozruszać. Choćby tutaj LFO, prawda? Jedno wejście. Drugie wejście. Y, czyli drugi potencjometr. Ok, o, w ten sposób. Jest też wejście dla parametru crash. Czyli jeżeli chcielibyśmy bardzo szybko zbrudzić naszego sampla, wystarczy, że aplikujemy tu również jakiś sygnał. O, sterujący. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy odpalali jednego sampla jednym patternem i drugiego sampla drugim patternem. Proszę bardzo. Totalne piekło. Teraz spróbujmy zmienić preset. Jeżeli chcemy zapisać preset, bo Anusz nam się na przykład spodobał, wciskamy function i page down. Ok, jest już zapisany. Jak słychać, jest to genialny generator piekielnych brzmień, które można uzyskać w parę sekund. Bardzo kreatywne narzędzie, jeżeli jesteście zmęczeni już ślęczeniem z myszką w ręku przy komputerze, szukacie odświeżenia, prostoty, zabawy, słowem odrobiny adrenaliny, która wyparowała z waszych ciał. Grandpa i spa pomogą wam uzupełnić je niedobory. Pomijam fakt, że wyglądają naprawdę kosmicznie. Pomijam fakt, że są autorstwa naszych sąsiadów Czechów, których nie można nie lubić, ponieważ są to ludzie, którzy stworzyli system modularny, uwaga, który nazywa się Rumburak. Jak tu ich nie kochać? Wspierajcie ludzi z fantazją. Grandpa i Spa. Fantastyczny duet. Polecam gorąco.